Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam moją nową makietę, która przedstawia wyścig dwóch sprinterów. Zapraszam do oglądania. Moc ten ma 32x32 study. Tak jak mówiłem, przedstawia on scenkę wyścigu dwóch sprinterów. Jednym z nich jest Reverse Flash, a drugim Flash. Oczywiście to Flash stara się dogonić Reverse Flasha, bo jak wszyscy wiemy, Reverse Flash jest tym złym sprinterem, a Flash tym dobrym. Dzieje się to na takiej jakby promenadzie. Tutaj mamy główny chodnik, a tutaj mamy dwa takie poboczne. A po bokach mamy sklepy, czyli można by to nazwać takim pasażem handlowym. Na makiecie zbudowałem cztery sklepy. Dwa tutaj oraz dwa tutaj. Zacznijmy sobie od tych. Pierwszy z nich jest zbudowany za pomocą piaskowych brików, a jego dach zbudowałem za pomocą beżowych klocków. Ma otwierane drzwi, a tutaj ma jakąś szybkę. Następny sklep jest zbudowany za pomocą białych brików, również ma otwierane drzwi. Dach jest zbudowany w taki sam sposób, tylko o jeden brik wyżej. Tutaj mamy taką większą szybę, gdzie jest nawet wystawiony jeden zestaw Lego tutaj, jak możecie zobaczyć. Zajrzyjmy sobie do środka tych sklepów. Tutaj jest ciemnozielona podłoga oraz na półeczce jakieś dwie torebki. Pewnie jest to jakiś sklep z torebkami czy czymś takim. Tutaj właśnie mamy ten wystawiony zestaw Lego. Podłoga jest zbudowana za pomocą tiley w kolorze sand green, a tutaj mamy takie dwie półeczki, które są wbudowane w ścianę, na których znajdują się cztery zestawy Lego. Myślę, że to wyszło dosyć ciekawie. Co do kolejnych dwóch sklepów, no to tak, ten jest w kolorze białym z taką podmurówką zbudowaną za pomocą cegiełek, a ten jest w kolorze granatowym. Oczywiście drzwi tych sklepów również się otwierają, a tutaj dodatkowo jest otwierane okno. Dach, z którego jestem bardzo zadowolony, jest zbudowany za pomocą wielu, naprawdę wielu takich płytek w kolorze sand green 1x2, naprawdę dało to fajny efekt moim zdaniem. W środku te sklepy prezentują się tak. Tutaj jest taka skrzyneczka z marchewkami, więc pewnie jest to jakiś warzywniak, a tutaj na wystawie, żeby było widać przez to okno, jest ustawiony jeden bukiet kwiatów, a tutaj są dwa, czyli jest to kwiaciarnia. Moim zdaniem te sklepy wyszły całkiem nieźle. Teraz przyjrzyjmy się całej reszcie. Jak możecie zauważyć, nasi sprinterzy ścigają się na tym głównym chodniku. Dodatkowo są tutaj dwa takie poboczne chodniki, gdzie umieściłem 5 minifigurek, żeby to nie wyglądało tak łyso. Tutaj jest ten krawężnik zbudowany za pomocą ciemnoszarych tiley, a tutaj za pomocą jasnoszarych płytek jest zbudowana reszta. Co do samego wyścigu sprinterów, to tak on się tutaj prezentuje. Oczywiście tutaj jest Reverse Flash, a tutaj Flash. Zostawiają oni za sobą takie ślady, które zbudowałem za pomocą różnego rodzaju płytek w kolorze żółtym oraz czerwonym. Moim zdaniem daje to całkiem fajny efekt takiego właśnie śladu pozostawianego za sobą. Naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony i właśnie to miało być głównym takim segmentem tej makiety. Główna uwaga właśnie jest tutaj zwrócona na tych dwóch bohaterów w tej makiecie. Oni mają tutaj grać pierwsze skrzypce i moim zdaniem to całkiem nieźle wyszło. Gdy sobie tą makietę na jakiś czas postawię na półeczce, to właśnie dosyć fajnie to wygląda, że dwaj sprinterzy się ścigają w otoczeniu jakiejś tutaj promenady czy czegoś takiego, po bokach są jakieś budynki, dodatkowo przechodzą sobie jacyś ludzie. Moim zdaniem to wyszło naprawdę całkiem spoko. Przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, muszę Wam powiedzieć, że jestem całkiem zadowolony z tej makiety. Już od dawna po głowie chodziła mi jakaś makieta, gdzie będą się ścigali dwaj sprinterzy, a jako że miałem te minifigurki dostępne, to postanowiłem, że zrealizuję ten projekt czy ten pomysł. I moim zdaniem naprawdę wyszło to całkiem nieźle. Właśnie w otoczeniu takich budynków ludzi ścigają się ci dwaj sprinterzy, którzy pozostawiają za sobą ślad. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej makiety. Wy możecie ją ocenić w komentarzach, a jak bardzo Wam się spodobała, to możecie zostawić nawet łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!